Czas na transfery. Zagraniczna część drugą. Bo dawno nie było w sumie, bo trochę rzeczy miałem na głowie. A trochę naprawdę ciekawych transferów zagranicznych się podziało, także lecimy od razu. Dobra, to pierwszy to jest Kubo, któremu zostało skrócone wypożyczenie do Villarrealu. Tam sobie nie poradził niestety. I trafia do Getafe. No Getafe tego okienka nawet pożycza, też kartę scalenia, także na pewno będzie ciekawie. W sumie taki duet madrysko-barcelonski w klubie na pewno większym w Hiszpanii, który na pewno bije się o większe cele, który może, gdzie te ci dwaj panowie mogą się jeszcze bardziej rozwinąć i zobaczymy, jak to im pójdzie. Następnie mamy transfer Hallera z West Hamu do Ajaxu. Amsterdamczycy zapłacili 22,5 miliona euro. Ściągnę są okulary, bo wygląda, wydaje mi się, że lepiej bez okularów. No, lepiej. Tak, no. Pobili rekord swój transferowy. Tym samym w ogóle to jest ciekawostka, bo on chyba w dwóch meczach dla West Hamu strzelił chyba już gola i zaliczył dwie asysty, jeżeli dobrze pamiętam. I ktoś tam pisał w komentarzach, że on zrobił więcej przez te kilka minut w meczach Ajaxu niż przez większość kariery w West Hamie. A on w West Hamie był od 2019-18, coś takiego chyba. No, w każdym razie tak to wygląda. Myślę, że transfer jak na razie najbardziej udany. I zobaczymy, jak będzie się spisywał reprezentant wyższej jakości słoniowej w Eredivisie. No darmo Roberts, no gracz trafia do West Bromu, będzie pomagał raczej w walce o utrzymanie drużyny Kamila Grosickiego. No w sumie tyle. Tutaj Traore to jest młody talent, który trafia z Atalanty do Manchesteru za 21 milionów. Ktoś ten transfer porównywał nawet do w momencie, kiedy do drużyny z Old Trafford trafiał Ronaldo. Wiecie, no to może być różnie. Bardzo często, wiecie, jak wyglądają te kariery młodych Ronaldo, nowych Ronaldo przede wszystkim. One nie wyglądają najlepiej, ale zawsze warto to zrobić. Wiadomo, że to buduje, ale to może też zniszczyć. Więc zobaczymy, jak sobie młody poradzi. Mam nadzieję, potrzymam kciuki. Timothy Fosu-Mensah, czyli Holender, który cały czas jest jeszcze młody. Trafia za darmo do Bayeru Leverkusen, będzie pomagał w walce o Ligę Europy i o Bundesligę, wysokie miejsce. No, myślę, że dobry transfer aptekarzy. Dobry kierunek do rozwoju dla Holendra. Moussa Dembélé z Olympique Lyon trafia na wypożyczenie do Atletico Madryt. Tym samym to jest, wydaje mi się, że kwestia zamknięta, że Milik nie trafi do Atletico. Czyli no raczej musimy czekać albo na Marsylię, albo na West Ham, jeżeli coś się potwierdzi. Bardziej bliżej chyba zakontraktowania piłkarzy z Marsylia. Jako sympatyk Marsylii trzymam kciuki i zobaczymy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że Milik zmieni ten klub, bo będzie przypał. Bo będzie kurwa zglebo. I tym samym do Lyonu za darmo trafia Islam Slimani po nieudanej przygodzie w Leicester i po wielu wypożyczeniach. Tak, z Leicester był na początku wypożyczony do Fenerbahce, do Newcastle, do chyba Monaco. W Monaco mu dobrze szło, dlatego chyba wraca do Ligi Francuskiej, gdzie też mu dobrze szło. I w sumie tyle. Lucas Piazon, zawodnik, który 9 lat spędził w Chelsea. W tym klubie zagrał chyba 3 mecze i tak to był wypożyczany po wszystkich możliwych krajach Europy. Hiszpania, Portugalia, chyba Niemcy tam były, Włochy, etc., etc. Nie pamiętam teraz. No ale ktoś tam mówił, że kończy się pewna era. Niezła era, nie? Era wypożyczeń Chelsea. I co? No, Hiszpan. Brazylijczyk ma już 26 lat. Chce znaleźć miejsce, gdzie będzie miał miejsce, całe miejsce zamieszkania, nie będzie musiał się przeprowadzać.
Mówił kiedyś właśnie o tym w którymś wywiadzie, że to jest dla niego męczące ciągłe przeprowadzanie się. Nagli do Portugalii, z Portugalii do Brazylii, z Brazylii do nie wiem, do kurwa nie wiem, Radomia. To byłoby męczące w końcu. I nie dziwię się, że miał tego dość. Więc od razu trafił do Portugalii, do Bragi. Luka Jowicz w końcu opuszcza Real Madryt i odchodzi na wypożyczenie do Eintrachta Frankfurt, tam gdzie sobie najlepiej radził młody Serb. Co mnie dziwi, że to nie jest wypożyczenie z opcją wykupu, bo myślę, że opcją wykupu byłoby jeszcze lepsze. Dzięki tym pieniądzom, dodatkowym za Jowicza. Podobno, słuchajcie, to jest tak, że Real podobno jeszcze widzi w nim talent. Ale ja bym po 2 lat, po 1,5 roku w sumie, takiej gry nie najlepszej Serba. Ja bym go ofnął raczej do tego Eintrachtu z powrotem niż go wypożyczał tylko. Te pieniądze, słuchajcie, te pieniądze mogliby zainwestować w to trio, o którym się najwięcej mówi, czyli Upamecano, Camavinga, Mbappé. Mbappé jest przede wszystkim taki hit kluczowym, a oni zamiast zdobyć hajs za Jovicia, to go pchają na wypożyczenie. Nie wiem, co Florentino ma w głowie. Ja jako kibic, nie kibic Barcelony, właśnie kibic Barcelony, nie kibic Realu. Mogę się tylko cieszyć, ale zobaczymy, jak to będzie. Kevin Strootman, który ma już 30 lat, wraca do Serie A, zostaje wypożyczony do Genoi, będzie pomagał klubowi z Genui w walce o utrzymanie. Co ostatnie, od 2018 roku był piłkarzem Marsylii, gdzie trafił chyba za darmo, albo za chyba 9 milionów, nie pamiętam już teraz. Tej Marsylii raczej średnio sobie poradził i trafiła do Włoch, gdzie sobie radził dobrze w barwach Romy. I w sumie tyle. W sensie mógłby być jeszcze większym piłkarzem, gdyby nie kontuzje, ale i tak myślę, że Holender gra no myślę, że był okej, zawodnikiem takim solidnym. I ostatni na dzisiaj, i to jest ciekawostka. Nie wiem, czy pamiętacie Hakima Mastura. On w 2000 za którymś roku był w AC Milanie. On umiał tylko żonglerki. Jak były te pokazy Red Bulla, to tam żonglował tymi piłkami. I tak, on aktualnie gra w Redzinie. Ale nie wiem, jak wygląda jego sytuacja. Bo teraz został wypożyczony do Capri. Czy Carpi? Nie, Capri albo Carpi. Nie pamiętam, jak to się pisze. Tu, ewentualnie tutaj gdzieś wpiszę to. I ten, no i trafię tam na wypożyczenie, zobaczymy. Jak oglądałem Calcio Merito i Janek Rusinek robił, w ogóle Janek, jeżeli to oglądasz, to cię pozdrawiam. Fajne materiały. On mówił, że Hakim się nadaje tylko do tej żonglarki, do normalnej gry. Nie. Dobra, więc to byłoby na tyle z tych transferów teraz. I zobaczymy, jak to będzie. Dalej. I zaraz jeszcze zagram drugą część Ekstraklasy. Elo.